Cześć kochany, witam Was bardzo gorąco serdecznie. Zapraszam dzisiaj na recenzję zbiorczą kilku kosmetyków. Kosmetyki te pochodzą z drogerii internetowej Top Drogeria. Wszystkie potrzebne linki i do produktów, i do strony Top Drogerii będziecie mieć tutaj na dole. I również zapraszam Was z tego miejsca na rozdanie, które jest na moim właśnie kanale, które akurat się toczy, już jest w toku. Również właśnie z tą Top Drogerią. Tutaj będziecie mieć wszystko podlinkowane, jakbyście gdzieś przeoczyły. Także od razu zapraszam Was do opisu i zapraszam oczywiście na moją recenzję. Po pierwsze zacznę od strefy pielęgnacyjnej, czyli od strony pielęgnacji. Dostałam krem z firmy Biodermik i to jest pierwszy produkt, który mam w ogóle z tej firmy. Słyszałam oczywiście o niej pozytywne opinie o kilku produktach i dlatego też jak miałam prawo wyboru, to właśnie wybrałam sobie taki krem. Jest to krem na noc z ekstraktem z oliwek. Tak się prezentuje, jest to cera sucha i wrażliwa. Tak się prezentuje opakowanie kremu i za 30 ml tego kremu płacimy 37 chyba 90 albo 60. Poprawne ceny też będziecie mieć tutaj na dole. Produkt tak wygląda. Tutaj zawiera on pompeczkę. Jest biały, jak widzicie. Bardzo mi się podoba opakowanie w moim odniesieniu. Spoglądając właśnie na opakowanie takiego kremu. Ogólnie ja zawsze mam, jak zobaczę jakiś produkt, to od razu mi się kojarzy, czy on będzie drogi, czy on nie będzie drogi. I widząc takie opakowanie, stwierdziłabym, że przynajmniej 50-60 zł musimy zapłacić za ten krem. Okazuje się, że jest to troszeczkę mniejsza cena. 37, no 40 zł liczmy. I tak jak Wam powiedziałam, jest to krem na noc i tak właśnie go stosowałam. Dlaczego wybrałam w ogóle krem do cery suchej? Otóż dziwna sytuacja. Jeszcze, no już ten krem miałam, ale teraz ostatnio miałam taki mały detoks make-upowy. 4 dni byłam kompletnie bez makijażu, nie malowałam się absolutnie z racji mojej choroby. To mnie po prostu przymusiło, nie mogę powiedzieć, że się sama zmobilizowałam. W każdym razie zauważyłam i po 24 latach okazało się, że moja cera wcale nie jest przetłuszczająca się absolutnie. Jest normalna z tendencją do przesuszeń. Ja ogólnie zawsze, kierując się pielęgnacją wieczorną, stawiałam tylko i wyłącznie na mocne nawilżenie. Ja to Wam kilkakrotnie powtarzałam, że mimo, że miałam i myślałam, że mam cerę przetłuszczającą się w strefie T, zawsze ją nawilżałam. A dlaczego ona mi się przetłuszczała, dlaczego myślałam, że jest przetłuszczająca się? A to z tego powodu, że stosowałam właśnie kosmetyki typu cera mieszana, cera tłusta, przetłuszczająca się i one mają może nie tyle co za zadanie, ale niestety przesuszają nam w jakiś sposób tą cerę. Muszą się pozbyć tego sebum. No a wiadomo, że cera, żeby sama się z powrotem nawilżyć, skoro okazała się normalną, musiała się z powrotem nawilżać naturalnie, dlatego przesuszała się. Przetłuszczała się, to sebum było wytwarzane po prostu tak naturalnie, żeby ta skóra była nawilżona. Taka po prostu jakaś reakcja ochronna. No i okazało się dzięki temu detoksowi, że mam cerę normalną, z czego bardzo się cieszę, z tendencją do przesuszeń, ale no mimo tego, nie wiedząc właśnie, że jest to cera normalna, ja zawsze kierowałam się wieczornym pielęgnacji nawilżeniem, dlatego wybrałam ten krem. Jak dla mnie w moim odniesieniu krem naprawdę bardzo fajny, on ma taką dość gęstą, tak jeśli chodzi o gęstość, to bym określiła jako średnia gęstość kremu, konsystencji. Bardzo ładnie się wchłania, przepięknie pachnie, nie pozostawia tu z tego filmu, ale naprawdę bardzo mocno nawilża. Jest to produkt fajnie nawilżający. Ogólnie oliwki mają właściwości nawilżające i ten krem spełnia swoje zadanie. Producent nam obiecuje, że to jest dogłębne odżywienie, wzmożona regeneracja i wygładzenie i uelastycznienie. Ja się z tym zgadzam. Może jakaś wzmożona regeneracja, ja jakoś tego tak bardzo nie zauważam, żeby jakaś kondycja mojej buzi się poprawiła, ale ogólnie jest nawilżona, a o tym po prostu tego wymagam od kremu, żeby nawilżył mi ładnie buzię. Ten krem jak najbardziej fajnie nawilża, ładnie wygładza buźkę, ona jest taka fajna, właśnie elastyczna, wygładzona, bardzo ładnie wygląda rano, na taką naprawdę wypoczętą i zdrową. Jak najbardziej jestem na tak, tyle że wydaje mi się, że zrobię recenzję tak po 3 miesiącach stosowania, czy faktycznie te efekty, które ja widzę, nadal są, będą widoczne po tych 3 miesiącach. Ogólnie nie pozapychał mnie, nie zrobił mi żadnej krzywdy, ma fajną, lekką konsystencję, nie jest wyczuwalny na buzi, że jest takie, ta buzia jest taka obciążona i ja go stosowałam przez 3 tygodnie samego, codziennie wieczorem. Teraz stosuję 2 kremy, także ta buzia jest jeszcze bardziej nawilżona, ale stosując go samego, nie było takiej sytuacji, że ja na przykład rano czułam, że ta cera jest za mało nawilżona. Naprawdę daje mi wystarczające nawilżenie mojej buzi i ja się bardzo cieszę i gorąco Wam polecam. Ten produkt jest naprawdę fajny. Jeśli chodzi o skład, to w składzie na pewno jest widoczny ten wyciąg z oliwek. Na którymś tam miejscu widzę tutaj, że jest gliceryna, także to może troszeczkę Was zaniepokoić, ale wydaje mi się, że skład nie jest aż taki straszny i ogólnie polecam Wam ten krem. No mi nic z buzią kompletnie nie zrobił, wręcz widzę, że moja buzia wygląda naprawdę dobrze, żadnych problemów jak na razie. Przed miesiączką oczywiście jakieś tam hormony szaleją, no to coś tam się pojawi, ale nic poza tym.
No i następnie może teraz włosy, bo zostały mi trzy produkty do włosów. Po pierwsze Marion i to jest ultra lekka odżywka z olejkiem arganowym do każdego rodzaju włosów, szczególnie suchych i zniszczonych. 7 efektów. Jak widzicie, to jest taki jakby dwufazowy produkt i on kosztuje za 120 ml 7,90. Bardzo fajna cena. Tutaj mamy spray, jak widzicie. Zapach jest bardzo fajny, troszeczkę duszący, jak tak zaciągniemy się, trochę duszący, ale bardzo przyjemny. Oczywiście przed użyciem trzeba wstrząsnąć i tutaj nam producent obiecuje, że przywraca piękny połysk, regeneruje włosy od wewnątrz i wygładza, ułatwia rozczesywanie, układanie, wzmacnia i nawilża, nadaje miękkość, elastyczność, chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, zapobiega puszeniu się włosów. Ja go stosuję co mycie, na umyte włosy spryskuję sobie po prostu w ten sposób, bo tutaj jeszcze można go chyba na suche włosy stosować. W każdym razie jak dla mnie bardzo fajna taka ekspresowa odżywka, jak nie nałożę odżywki sobie bezpośrednio po myciu. Nawet jak nałożę, to i tak nakładam ten produkt, ale chodzi o to, że po prostu produkt ułatwia rozczesywanie, absolutnie włosy się nie elektryzują, nie puszą się, tak jak tutaj producent nas zapewnia, mają ładny taki połysk, są naprawdę mięciutkie, absolutnie nie obciąża ten produkt moich włosów, nic się złego nie działo na włosach, jestem jak najbardziej zadowolona, jak widzicie już używam go naprawdę bardzo namiętnie, codziennie jak myję włosy, czasami co drugi dzień, ale zwykle codziennie używam tego produktu, jestem jak najbardziej z niego zadowolona i polecam Wam, jeśli macie dostęp do gdzieś stacjonarnie do tego produktu, spróbujcie sobie fajny produkt. Czy on jakoś odbudował strukturę mojego włosa, czy coś, no to tego nie zauważyłam. Wydaje mi się, że taka ekspresowa odżywka od tego nie jest, ona jest bardziej właśnie, żeby te włosy odzyskały jakiś połysk, fajnie się rozczesywały i tyle. Dla mnie maska, przede wszystkim maska ma robić coś z włosami, także ale ogólnie polecam Wam ten produkt. No i następnie dwa produkty z takiej to są chyba Pro Salon Professional, jakieś produkty dla zakładów fryzjerskich, tak mi się wydaje. I ja mam tutaj szampon do włosów suchych i on jest, to jest szampon nawilżający i do tego taka sama odżywka. Ten produkt za 275 gram kosztuje chyba 11,90, a odżywka 12,90 za 275 też gram. Może zacznę od szamponu. Zużyłam go bardzo dużo, bo zostało mi go gdzieś tyle. I ogólnie tak, produkt bardzo fajny, bardzo ładnie pachnie. Podoba mi się opakowanie, bo to robimy tak cyk i mamy już otwarte. Bardzo ładnie o włosy dbał. Absolutnie włosów nie wysuszył. Włosy ładnie się układały po nim, nie obciążył ich absolutnie, mimo że to jest produkt nawilżający, a tego się bałam. Bardzo ładnie pachnie. Mi się z czymś kojarzy ten zapach, ale powiem Wam szczerze, że nie, mandarynki chyba nie. No ale nie o to tutaj chodzi. Jeśli chodzi o szampon, bardzo ładnie się pienił, bardzo ładnie mył włosy. Tyle, że niestety jeden wielki mankament, dostałam od niego łupieżu. Co po prostu no strasznie się zawiodłam, bo naprawdę bardzo służył moim włosom, jeśli chodzi o wygląd włosów, o to jak one mi się układały, jak wyglądały ładnie, ale niestety skóra głowy zareagowała tak jak zareagowała. Tyle, tak jak Wam pokazuję, tyle go zużyłam i po takiej ilości niestety dostałam łupieżu. Ja go zużyję do końca, bo co jakieś tam mycie po prostu i tam nic się złego dziać nie będzie. To nie był mocny łupież, to było tak coś delikatnie, już mi głowa swędziała i gdzieś tam widziałam jakieś papruszki w głowie. Umyłam dwa razy szamponem przeciwłupieżowym i problem znikł, ale no niestety produkt u mnie wywołał no taką reakcję, jaką wywołał, że troszeczkę mi się skóra głowy przesuszyła. Ja ogólnie kiedyś słyszałam takie stwierdzenie, że szampony, które mają nawilżać nam włosy, niestety mogą nam przesuszyć skórę głowy. Dlatego ja tak podchodzę troszeczkę z rezerwą do tych wszystkich szamponów i zawsze tak stawiam, a kurczę, może akurat coś się dziać niedobrego na tej głowie. No niestety tak się stało, jak się stało, że dostałam łupieżu, ale ogólnie jeśli chodzi o szampon, jak najbardziej spełniał swoje zadanie, ładnie oczyszczał, pięknie pachnie, ładnie się pieni, włosy wyglądały naprawdę fajnie, no ale niestety skóra głowy została przesuszona. Jeśli chodzi o odżywkę, odżywka absolutnie fenomenalna, fajna, super, naprawdę bardzo ładnie wygładzała te włosy, jako taka ekspresowa, fajnie, bo ma pompeczkę, cyk, cyk, na rączkę dajemy, fajnie wygładzała te włosy już podczas spłukiwania, później oczywiście bez problemu rozczesywane włosy, jak najbardziej jestem, no tak wiadomo, odżywki nie nakładamy na skórę głowy, więc od niej nic złego tam się nie stało z tą moją skórą głowy, jako do włosów jak najbardziej jestem na tak, fajnie wygładzała, pozwalała te włosy fajnie rozczesać, były ładnie nawilżone, ładnie się układały, nie obciążyła ich absolutnie i jestem jak najbardziej na tak.
znowu. Następnie kolorówka. Po pierwsze może cienie z firmy Flormar. Tak się prezentują i to jest P045. Oczywiście jest test na żywo razem z makijażem. Jak robię po prostu sobie makijaż właśnie tymi poczwórnymi cieniami, także tutaj Wam też podlinkuję. Cienie prezentują się w ten sposób, czyli taki dzienniaczek naturalny, odcień taki beżowy, tutaj taki cytrynowy, brązowy z drobinkami i taki czekoladowy, matowy brąz. No jak wiecie, ja Wam pokazywałam w teście na żywo, naprawdę jeśli chodzi o pigmentację, to pigmentacja powala. Te cienie kosztują 11,90 na stronie Top Drogerii. No jak dla mnie produkt fenomenalny za tą cenę, za ilość cieni. Mam tutaj 4 cienie za 12 zł. Przepięknie, przecudnie napigmentowane. Jedna z widzek zabiła mnie pytaniem, o jakiej one są konsystencji. Ciężko określić, bo one są takie delikatnie suchawe. Chociaż no nie każdy. Ten na przykład tutaj jest bardziej taki pod... On nie jest kremowy, ale taką jakby konsystencję, delikatnie miał coś pod krem. Ten znowu mocno brązowy jest taki bardziej suchy, taki bardziej kredowaty. Ten tutaj jest suchy, ale ładnie... Ja nie potrafię określić konsystencji cieni. Nie mam pojęcia, jak mam ją określić. Do czego mogłabym to porównać? Dlatego jak... po prostu nie mogłyśmy się dogadać w ogóle w komentarzach. No ale pigmentacja jest rewelacyjna. Jeśli chodzi o konsystencję, to bardziej bym określiła na suchą. Chociaż te dwa jasne są takie bardziej... jakby delikatnie podkremowe, ale, no, ale dalej mimo tego są suche, także nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi, ale jakbym miała określić, bardzo ciężko jest określić konsystencję cieni, bo jedne właśnie z tej paletki są takie bardziej delikatnie podkremowe, te już są takie bardziej suche. Mi ogólnie to nie przeszkadza, ja nie mam jakiegoś takiego, nie wiem, że cienie muszą być kremowe, że absolutnie nie mogą się osypać. No jak się osypią, to się osypią. Wiadomo, nabierzemy troszeczkę więcej tego na przykład ciemnego, możemy sobie strzepnąć i nie ma żadnego problemu. Jak się osypią, to oczywiście można to jakoś wszystko zniwelować, także nie ma problemu. Jak dla mnie naprawdę fenomenalne, świetne cienie. Ja mam też dwa produkty do konturowania twarzy. Jestem niesamowicie zadowolona. Fajna firma, tania jakościowo, tutaj pojemnościowo jak najbardziej ta, jestem na tak, super, jeszcze raz super. Teraz taka fajna na jesień paletka, jak najbardziej na tak, jeśli chodzi o takie kolory. No i następnie i ostatnim produktem jest podkład. Macie test na żywo, także możecie sobie zajrzeć. Jest to podkład z firmy Paeze. 01 jasny beż SPF 6 i to jest long cover fluid, czyli to jest ogólnie podkład o przedłużonej chyba trwałości, kryjący o przedłużonej trwałości. On tutaj ma taką, jak widzicie, łopateczkę, możemy sobie nabierać tą łopatką. I tak, ktoś mi napisał, że niby to jest podkład matujący. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam, bo dla mnie żadnego matu tutaj nie widać i ja nigdzie nie wyczytałam na stronie Top Drogerii, tam gdzie produkty są opisywane, że on jest jakimś produktem matującym. I no ja absolutnie tego nie zauważyłam. Jeśli chodzi o sam podkład, bardzo go lubię, naprawdę fajnie wygląda na buzi, nie wchodzi w załamania, absolutnie nie przesuszył mi buzi, ładnie buzia po nim tak wyglądała, delikatnie taka była właśnie świecąca się, bo on nie jest matujący, ale z pudrem, dałam puder po prostu na buzię i nie było żadnego problemu. Fajnie się rozciera, jest taki dosyć gęsty, dosyć zbity, czyli oczywiście więcej go zużyjemy, wiadomo, no jak jest konsystencja gęsta, to troszeczkę więcej tego produktu się zużywa, ale dla mnie nie ma problemu, jak na moje oko, jak dla mojej skóry, jak najbardziej na tak. On ma fajne krycie, dwoma warstwami możemy naprawdę zbudować fajne krycie, ładnie buzia wygląda, tak nieskazitelnie, podobny ma wygląd troszeczkę do Essence, także dlatego go chyba tak lubię. Pięknie wygląda, nie wchodzi w załamania, nie podkreśla zmarszczek. Troszeczkę co do trwałości tutaj bym dyskutowała, bo on niby jest o przedłużonej trwałości, a jak dla mnie pod koniec dnia, kiedy dotykamy już twarzy, ja nie mam ogólnie takiej tendencji, ale czasami zdarzy się coś koło nosa, coś gdzieś tu się podrapać, to on ma tendencję do ścierania się, ale no wydaje mi się, że nie ma tragedii. Kosztuje on chyba coś koło 20 zł, 18,90, 19,90, tam dwie ceny widziałam na stronie Top Drogerii. W każdym razie bardzo Wam polecam, nie pozapychał mi, krzywdy mi na buzi nie zrobił, jest dosyć lekkim podkładem, ładnie wygląda na buzi, krycie możemy sobie zbudować, jakie tam wymagamy. On jest mocno kryjący, od razu Wam to podkreślam, to nie jest Revlon Colorstay, ale można ładne krycie sobie zbudować, jeśli chodzi o ten podkład. Jestem jak najbardziej na tak. Pierwszy chyba, pierwszy produkt, w sumie drugi, bo jeszcze mam cienie z tej firmy. Jestem zadowolona, naprawdę nieznana firma, a naprawdę podkład bardzo fajny, także polecam. No i kochani, to by było na tyle. Sponsor dzisiejszego filmiku jestem na tak. To by było na tyle, jeśli chodzi o recenzję. Jeśli ktoś z Was miał coś z tych produktów, to oczywiście bardzo bym prosiła, żebyście tutaj na dole
dole napisały. Zachęcam Was do zajrzenia na właśnie stronę Top Drogerii, mają fajny asortyment, mają fajne produkty dostępne, fajne firmy. Wiem, że będzie jeszcze najprawdopodobniej Hean, Pierre Rene, także rozwija się stronka i trzymam oczywiście kciuki. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, ściskam Was bardzo mocno, do usłyszenia, do zobaczenia, pa pa!